poprzednim sezonie Radomka awansowała do rozgrywanego w Nysie turnieju Final Four Pucharu Polski. Podobnie było przed 2 laty. Tym razem jednak radomianki odpadły na etapie ćwierćfinału. W tej fazie podopieczne Błażeja Krzyształowicza zmierzyły się z mistrzem Polski, czyli ekipą grupy Azoty Chemika Police. Zdecydowanym faworytem tego starcia był zespół Chemika i z tej roli się wywiązał. Radomka jechała na mecz do Szczecina z problemami kadrowymi, dalej bez Gzdy Ilmaz i Samary i zbyt wiele do powiedzenia w starciu z faworytem nie miała. Radomianki przegrały w setach do 16, 21 i 18. Mecz trwał zaledwie 76 minut. Gospodynie wygrały 3-0 i awansowały do Final Four. Radomka zakończyła natomiast pucharowe zmagania w sezonie 2022-23 na etapie ćwierćfinału.